Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Technika w rolnictwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przeważająca część pasz zadawana w gospodarstwie wymaga odpowiedniego ich przygotowania w celu zwiększenia ich strawności, poprawy smaku, ułatwienia pobierania. Przygotowanie karmy wymaga zastosowania jednego z czterech sposobów: mechanicznego, cieplnego, chemicznego, biologicznego. Do przygotowania pasz z roślin łodygowych, np. kukurydzy, trawy, słomy, wykorzystuje się sieczkarnie, które pozwalają na uzyskanie sieczki o odpowiedniej długości. Sieczkarnie ze względu na zespół roboczy dzielimy na bębnowe, toporowe. Sieczkarnie toporowe są wykorzystywane obecnie w niewielkim stopniu, głównie przez małe gospodarstwa ze względu na dużą pracochłonność przygotowania paszy. Sieczkarnia bębnowa zbudowana jest z trzech zasadniczych elementów. Zespołu podającego, jest to koryto metalowe lub drewniane, z umieszczonym na dnie przenośnikiem łańcuchowo-listwowym, umożliwiającym przemieszczenie materiału do zespołu wciągającego. Zespół wciągająco-zgniatający jest zbudowany z dwóch wałów żeliwnych, umieszczonych jeden nad drugim. Dolny jest osadzony nieruchomo, natomiast odległość górnego od dolnego można regulować w zależności od ilości pobieranej masy. Ponadto górny jest dociskany przez sprężyny, umożliwiające bieżące dociśnięcie materiału. Wały poruszają się nieco szybciej od przenośnika podającego, aby nie doszło do piętrzenia przed nimi materiału. Spracowany materiał jest następnie przesuwany do zespołu rozdrabniającego. Zespół rozdrabniający, składający się z bębna i stalnicy. Na bębnie osadzone są wygięte noże, umożliwiające stałą i równą pracę sieczkarni. Długość sieczki można regulować poprzez zmianę prędkości podawania materiału do zespołu rozdrabniającego lub zmianę ilości noży na bębnie. Przygotowując sieczkarnię do pracy, należy przede wszystkim zabezpieczyć elementy napędzające sieczkarnię odpowiednimi obudowami. Również zespół rozdrabniający musi znajdować się pod obudową. Jeżeli sieczkarnia nie posiada zespołu podającego, należy zachować szczególną ostrożność przy podsuwaniu materiału do zespołu wciągającego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.